PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe, zwanej dalej spółką, przygotowując wdrożenie zmian w strukturze organizacyjnej spółki, przewiduje ograniczenie ilości jednostek organizacyjnych do 24, w tym 18 zakładów linii kolejowych. Odpowiadając na postulaty zawarte w petycji związków zawodowych z dnia 13 października 2009 roku, w wyniku przeprowadzonych rozmów strony zgodnie ustaliły, co następuje. Punkt pierwszy. Wdrożenie struktury docelowej zostanie rozdzielone na dwa etapy. Przy czym w etapie pierwszym od dnia 1 stycznia 2010 roku wdrożona zostanie struktura organizacyjna obejmująca 29 jednostek organizacyjnych, w tym 23 zakłady linii kolejowych. Zarząd spółki powołał zespół monitorujący, to znaczy administracyjno-związkowy, który w terminie do 31 marca 2010 roku ustali harmonogram dojścia do struktury docelowej określonej przez zarząd spółki oraz będzie monitorował realizację niniejszego porozumienia. Strony ponadto ustaliły, że podczas wdrożenia zmian organizacyjnych będą stosowane następujące zasady. Ograniczenie zatrudnienia w spółce w związku ze zmianami organizacyjnymi dokonane zostanie tylko w wyniku naturalnych odejść. To jest m.in. emerytury, renty, porozumienia stron. Punkt drugi. Dla złagodzenia skutków zmian organizacyjnych w siedzibach jednostek organizacyjnych kończących działalność zostaną zlokalizowane terenowe komórki organizacyjne lub część stanowisk pracy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność po wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej spółki zgodnie z ustalonym harmonogramem.